Cześć! Dziś zapraszam Was na film Top 5, kolejna aktualizacja. Tym razem będą to toniki płyny złuszczające i esencja jedna. Dlaczego taki film? Dlatego, że na przestrzeni ostatnich miesięcy, wracając do zeszłego roku, zużyłam kilka genialnych produktów i stwierdziłam, że muszę się z Wami podzielić właśnie tą informacją i pokazać Wam, opowiedzieć Wam trochę więcej o tych kosmetykach. Ponieważ Wy wiecie, że ja przedstawiam Wam produkty, które sama testuję, które sama sprawdzam. Nie wypowiadam się na temat kosmetyków, których po prostu nie znam, których nie przetestowałam. I tutaj muszę zaznaczyć, że posiadam skórę mieszaną, czyli przetłuszczającą się z nadprodukcją sebum w strefie T oraz bardziej przesuszoną na policzkach. I po takie produkty właśnie sięgam. To jest też związane z tym, że kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, kiedy byłam młodsza, moja skóra miała tendencję do tak zwanego zapychania. Ale od kiedy stosuję świadomą pielęgnację, wiem co i jak, wiem jak wszystko stosować i jakie kroki używać, nie mam absolutnie z tym żadnego problemu. I dzisiaj Wam podpowiem też, co stosować, jeśli Wy macie taki problem, albo też po jakie produkty sięgać, jeśli macie skórę mieszaną. Ale oczywiście będą kosmetyki nawilżające i będą też produkty mikrozłuszczające. Na początek pokażę Wam kosmetyk, w którym jestem absolutnie, słuchajcie, absolutnie zakochana. To jest w ogóle nieprawdopodobne, że ja ten lotion od marki Estée Lauder mam od kilku dobrych miesięcy. To jest ogromna butla, 400 ml. I wydaje mi się, a przynajmniej odnoszę takie wrażenie, jakby ten kosmetyk w ogóle się nie kończył. Co prawda zostało mi go jeszcze tyle. Ale tutaj muszę zauważyć, że ja go stosowałam w porannej pielęgnacji, czyli po oczyszczaniu, kiedy moja skóra potrzebowała dodatkowego nawilżenia, ale też wyrównania pH. No i wszystkiego, co się łączy ze stosowaniem właśnie takich produktów typu tonik, esencja. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem to nie jest taki typowy tonik, jest to bardziej lotion, a ja bym powiedziała, że jest to taka delikatna esencja, ponieważ on jest bardzo fajnie, słuchajcie, ma bardzo fajną konsystencję. Z jednej strony jest lekka, ale jest taka kremowa, taka... Ciężko to opisać. Kto wypróbuje ten produkt, ten sam sprawdzi, o co chodzi. I przez to też jest niesamowicie wydajny, bo dosłownie odrobina jego wystarczy na to, żeby go zastosować na całą twarz, szyję, a ja też stosuję oczywiście na dekolt. Stosowałam w porannej pielęgnacji, bo tak jak powiedziałam, w wieczornej pielęgnacji postawiłam na inne produkty bardziej mikrozłuszczające. Zaraz Wam też opowiem. Też troszkę z kwasami. Natomiast w porannej pielęgnacji nie stosuję takich kosmetyków. Nie stosuję produktów kwasowych, nie stosuję produktów mikrozłuszczających, więc potrzebuję tutaj takiej dodatkowej dawki nawilżenia, ale też przygotowania mojej skóry na cały dzień. W składzie tego oto lotionu od marki Estée Lauder, tej esencji nawilżającej lotionu od marki Estée Lauder, znajdziemy przede wszystkim aminokwasy, które są kompatybilne z naszą skórą i oczywiście ekstrakt z lilii. I takie połączenie, czyli tych aminokwasów i tego ekstraktu, daje rzeczywiście to niesamowite nawilżenie, ale też, słuchajcie, takie ukojenie skóry, taką gładkość, miękkość, no jestem absolutnie na tak. Ja za ten produkt zapłaciłam 200 zł. Nie wiem, czy dalej tyle kosztuje, czy z nowym rokiem marka nie podniosła cen, ale tak jak mówię, zapłaciłam za niego 200 zł, za te 400 ml i naprawdę przysięgam, mam go od kilku dobrych miesięcy. Kto widział moją relację na Instagramie, kiedy pokazywałam Wam zakupy z salonu firmowego marki Estée Lauder, gdzie opowiadałam właśnie, że zdecydowałam się na ten kosmetyk, ponieważ widziałam jego pozytywne opinie, ale też widziałam, jak Paweł Borkowski, którego doskonale znacie, który jest makijażystą marki Estée Lauder, bardzo pozytywnie wypowiadał się o tym produkcie, że wylewamy go odrobinkę na dłoń i go tak wtłaczamy w naszą skórę i on właśnie daje taki efekt ukojenia, odświeżenia, ale też tego intensywnego nawilżenia. Tak sobie patrzę tutaj w skład, bo słuchajcie, widzę, że oprócz tych dwóch takich
substancji aktywnych, czyli tych aminokwasów, których jest tutaj dosyć sporo, i tego wyciągu z lilii wodnej, mamy tutaj między innymi również witaminy. Mamy tutaj, słuchajcie, inne ekstrakty, które też tutaj widzę, bardzo, bardzo ciekawe. Mamy tutaj między innymi, zaraz Wam powiem, kofeinę. Mamy tutaj argininę, mamy tutaj hialuronian sodu, jest tu również trychaloza. Są właśnie takie substancje, które będą tą skórę nawilżały. Także jeśli jesteście osobami, które albo mają skórę normalną, stronę mieszanej i potrzebują też dodatkowego nawilżenia, albo z kolei jesteście osobami, które posiadają skórę suchą, odwodnioną, być może dojrzałą, lubicie kosmetyki spółki selektywnej, to polecam Wam ten. Będziecie zachwycone, bo ja jestem nim zachwycona. I uwierzcie mi, że ta butla starczy Wam na bardzo, bardzo długi czas. Kolejny kosmetyk, który chciałabym dzisiaj wliczyć do właśnie tego top 5, jest to esencja od marki Filorg. Ja na temat tej esencji zrobiłam oddzielny post na moim blogu i tam dokładnie wymieniłam Wam bogactwo substancji aktywnych, które znajdują się w tej esencji. To jest nieprawdopodobne, że producent władował tutaj aż tyle świetnych składników, zaczynając od substancji takich jak na przykład ceramidy, które odbudowują naszą skórę, przez substancje właśnie nawilżające, przeciwzmarszczkowe, rozświetlające. No to jest po prostu wow. Nie będzie tutaj napisów, ponieważ jest tych substancji zdecydowanie za dużo, więc od razu Wam mówię, wejdźcie sobie na mój blog. Zostawię Wam w opisie do dzisiejszego filmu link do tego posta, gdzie zrobiłam recenzję właśnie tej esencji i gdzie dokładnie wymieniłam te substancje aktywne, które tutaj znajdują się w składzie. Będziecie zachwyceni, bo z jednej strony przecież nie jest to serum, a wiecie, że serum zazwyczaj zawiera dużo takich właśnie fajnych substancji aktywnych, ale jest to esencja, czyli stosujemy ją albo zamiast serum, albo zamiast toniku, a z kolei może być takim produktem uzupełniającym, czyli na przykład po toniku, jeszcze przed serum. Esencje to jest w ogóle świetna sprawa, one przyszły do nas, do Europy tak naprawdę, z krajów azjatyckich. Nieprawdą jest to, że trzeba nakładać ich kilka warstw, żeby to rzeczywiście miało sens. Absolutnie nie, bo jeśli skład jest świetnie skomponowany i mamy fajne substancje aktywne, to wystarczy, uwierzcie mi, jedna dawka esencji na naszą skórę i skóra przyjmie to, co powinna przyjąć. Poza tym pamiętajcie, że skóra też ma pewną, jak to się mówi, taką pojemność. Ona przyjmie tyle, ile będzie potrzebowała. Więc szkoda zużywać kosmetyk w formie esencji, nakładając go na przykład 7 warstw. No to jest po prostu takie, wiecie, to jest taki trochę mit, gdzieś krąży, że tak powinno się to robić. Absolutnie nie. Natomiast tutaj mamy produkt w formie mlecznej, takiej kremowej, takiego mlecznego toniku. Pachnie tak średnio. Na przykład ta esencja Lotion od Estée Lauder pachnie bardzo ładnie. To tak średnio. To jest nie do końca mój typ, ale powiem Wam, że wiecie, z tymi nosami to jest różnie. U jednych może się zapach podobać, u innych niekoniecznie. Mi niekoniecznie. Natomiast jedyny taki minus, który mnie denerwuje w tej esencji, to jest jej opakowanie. Dlatego, że tutaj nie mamy żadnej pompki, żadnego takiego atomizera, czegoś, dzięki czemu ta esencja będzie się fajnie wydobywała na zagłębienie dłoni. No oczywiście, że możecie powiedzieć, że się czepiam, bo można ją sobie wylewać i tak właśnie robię. Ale gdyby przy tak drogim kosmetyku i marce spółki profesjonalnej pojawiła się pompka, to już w ogóle by było wow. Wtedy bym powiedziała, że jestem absolutnie nim zachwycona. I teraz, co chciałabym jeszcze powiedzieć odnośnie tej esencji? Słuchajcie, to jest taki produkt, który moim zdaniem warto wprowadzić do pielęgnacji skóry przede wszystkim dojrzałej.
ze względu na jej działanie. To działanie odbudowujące, naprawcze, regenerujące dla skóry. To jak odświeża skórę, jak wygląda ona po zastosowaniu tej esencji, to jest coś dla osób, które na przykład mają skórę mieszaną w kierunku tłustej. Nie mogą stosować tłustych produktów na bazie ceramidów. Bo zazwyczaj, no nie da się tego ukryć, ale zazwyczaj te produkty, które zawierają ceramidy, są takie w gęstszych, bardziej treściwych formułach. Po 40 roku życia nasza skóra już prawie nie produkuje ceramidów, a ceramidy są nam potrzebne do tego, żeby skóra była szczelna. Bo kiedy skóra jest szczelna, to wtedy inaczej pracuje, nie ma tej nadmiernej ucieczki wody z naszego naskórka, przez co też jest ona bardziej nawilżona, więc przy skórach tłustych, przy skórach mieszanych, a ceramidy też są potrzebne. To uszczelnienie jest potrzebne i to nawodnienie, nawilżenie jest bardzo potrzebne. Więc jeśli jesteście właśnie takimi osobami i nie możecie stosować tych ciężkich konsystencji, to może warto postawić na esencje. Na esencje właśnie takie treściwe pod względem składu, ale zawierające ceramidy, substancje lipidowe, substancje, które będą odbudowywały barierę lipidową, ale właśnie też uszczelniały naszą skórę. Pomyślcie o tym. Ja proponuję Wam właśnie tę esencję od marki Filorga. A tak jak mówię, jest to produkt profesjonalny, nie należy do najtańszych, ale skład i działanie. Bomba. No to teraz wiecie, poranna pielęgnacja i to nawilżenie, ta esencja Lotion od marki Estée Lauder. Dodatkowo esencja, którą stosowałam w zależności od potrzeb mojej skóry, albo w porannej pielęgnacji, albo w wieczornej pielęgnacji. Ale w związku z tym, że posiadam skórę mieszaną, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, w wieczornej pielęgnacji na przestrzeni ostatniego, powiedziałabym, roku stosowałam produkty mikrozłuszczające, produkty typu płyny złuszczające, toniki, płyny złuszczające. Co to są za produkty? Ja już wiele razy Wam o nich opowiadałam, że są to produkty kwasowe, takie, które zawierają różne połączenia kwasów działających mikrozłuszczająco. Dlaczego mikrozłuszczająco? Ponieważ tutaj mamy niższe stężenia różnych kwasów, przez co też nie ma tego efektu takiego, wiecie, mocniejszego złuszczania, nie pojawia się efekt takich suchych skórek. To nie jest peeling absolutnie, to jest płyn złuszczający, mikrozłuszczający. I stosowałam na przestrzeni właśnie ostatniego roku, ostatnich miesięcy, trzy produkty w wieczornej pielęgnacji, dlatego że takie produkty stosujemy właśnie wieczorem, ze względu na dzienne promieniowanie. I o niektórych już Wam mówiłam i niektóre Wam polecałam, ponieważ uważam, że są świetne. Jednym z nich to jest taki kosmetyk, do którego też wracam, staram się wracać regularnie, ponieważ u mnie świetnie się sprawdza. Jest to płyn złuszczający od marki Paula's Choice, taki w szarym opakowaniu. Też już wiele razy Wam go pokazywałam, który zawiera 2% stężenie kwasu salicylowego oraz ekstrakt z liści zielonej herbaty. Kwas salicylowy to jest must have w pielęgnacji osób, które posiadają problem z tak zwanymi zapchanymi porami. Dlatego, że kwas salicylowy jest to jeden z najlepszych kwasów, który genialnie odblokowuje ujścia gruczołów łojowych, mieszki włosowe, usuwa po prostu to, co tam na nich zalega, przez co też nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby pojawił się problem właśnie z tymi zapchanymi porami. Ale jest to też fantastyczny kwas, który warto mieć w pielęgnacji skór problematycznych, trądzikowych, zaskórnikowych. Właśnie przez to, jak działa w tym stężeniu 2%. U mnie od lat, naprawdę uwierzcie mi, od lat jest ten kwas salicylowy i gorąco Wam go polecam do wprowadzenia właśnie w takiej pielęgnacji, jeśli, tak jak mówię, jesteście osobami, które konkretnie potrzebują takiego działania. A dodatkowo w tym płynie od marki Paula's Choice mamy ten ekstrakt z liści zielonej herbaty, który też jest antyoksydantem, ale będzie działał łagodząco i kojąco. Absolutnie nie ma mowy tutaj o jakichkolwiek podrażnieniach, szczypaniu, pieczeniu, mocnym złuszczaniu, nie. I
Na przykład taka moja porada, jeśli macie skórę mieszaną, tak jak ja, to takie płyny warto stosować w strefie T. Do wyregulowania sebum, właśnie do oczyszczenia tej strefy, do usunięcia tego nadmiaru sebum, gdzieś tam tych zanieczyszczeń w porach skórnych. Jak najbardziej tak. Kolejny kosmetyk, który również zawiera kwas salicylowy, ale również złuszczający tripeptyd, to jest coś, co odkryłam właśnie w zeszłym roku od marki Basic Lab. Mikrozłuszczający płyn, który u mnie również fantastycznie się sprawdził. To jest jeden z tych produktów takich, powiedziałabym, bardziej z nowości, które pojawiły się gdzieś tam w marce Basic Lab. Ale też, słuchajcie, bardzo dobry. Tutaj z kolei mamy opakowanie z pompką, więc też przyjemnie się pracuje i wyciska. Też nie ma pieczenia, swędzenia, tych skórek takich gdzieś, które mogą się pojawiać. Świetny produkt, jeśli lubicie markę Basic Lab, to warto się zainteresować tym kosmetykiem, na niego postawić i wprowadzić właśnie do takiej codziennej pielęgnacji. I na zakończenie dzisiejszego filmu ostatni tonik, tonik specjalistyczny kwasowy od marki Shelly. Bardzo zresztą ciekawy, bo to jest propozycja z kolei dla osób, które po pierwsze lubią produkty spółki bardziej naturalnej, czyli takie, które zawierają większą ilość substancji pochodzenia naturalnego w swoich składach. Lubią polskie marki, nie chcą przesadzać z ilością wydanych pieniędzy, ale potrzebują właśnie takiego produktu mikrozłuszczającego, odświeżającego, dającego piękny blask. I słuchajcie, tutaj mamy właśnie 10% bioferment, który będzie też z kolei regulował nasz mikrobiom skórny. Oraz 5% kompleks kwasów AHA. Mamy tutaj między innymi takie kwasy, jak już Wam czytam, kwas glikolowy, kwas salicylowy, kwas askorbinowy, kwas migdałowy, kwas mlekowy, kwas cytrynowy i jeszcze kilka innych kwasów. Nie będę Wam teraz wymieniać dokładnie całego składu, który tutaj mamy, ale właśnie ten bioferment i połączenie tych kwasów AHA w takim kompatybilnym stężeniu daje bardzo fajne działanie na skórze, bo z jednej strony mamy to złuszczanie, odświeżanie, wyregulowanie kolorytu naszej skóry, działanie to mikrozłuszczające, a z drugiej strony mamy też regulację tego naszego naturalnego mikrobiomu, co jest nam bardzo potrzebne, jeśli na przykład posiadamy skórę problematyczną, mieszaną, trądzikową, zaskórniki. No i marka, która zawiera 98,6% substancji pochodzenia naturalnego, fitoskładniki, postbiotyki. Słuchajcie, świetne, po prostu świetne. Może nie do końca zapach, ale generalnie wiecie, w tych produktach takich bardziej kwasowych te zapachy są takie średnie. Natomiast działanie jest wow. I też zaznaczę bardzo ważną kwestię. Jeśli zdecydujecie się pierwszy raz na ten właśnie produkt, to słuchajcie, przy pierwszym użyciu możecie odczuwać takie delikatne mrowienie. To nie jest absolutnie zasługa kwasu glikolowego, który bardzo często daje taki efekt, ale bardzo wysokiego stężenia biofermentów. Skóra musi się do nich przyzwyczaić. Jeśli nigdy nie mieliście styczności z biofermentami, to tak możecie zareagować, ale to mija, bo to jest takie pierwsze zetknięcie się skóry z tego typu składnikami, a później wszystko się fajnie reguluje przy następnych użyciach. No i oczywiście to też jest kosmetyk, który stosujemy w wieczornej pielęgnacji. I to będzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film i top 5 właśnie takich produktów, lotiony, toniki, płyny złuszczające, esencje. Kosmetyki, które przetestowałam przez ostatni rok, które pojawiły się w mojej pielęgnacji porannej i wieczornej. Jaki typ skóry mam, znacie. Wrzuciłam Wam też kilka porad, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Myślę, że jest w czym wybierać. Są to takie, to nie są najtańsze kosmetyki, ale są to takie kosmetyki uzupełniające pielęgnację. Oczywiście one nie są niezbędne w pielęgnacji. Pamiętajcie, że tonik to jest produkt, na który warto postawić ze względu na właściwości tonizujące, ale to nie jest produkt niezbędny. Warto dobierać sobie właśnie kosmetyki do typu Waszej skóry.
Skóra sucha polubi się z tonikami. Skóra naczynkowa polubi tego typu produkty. Skóra tłusta niech idzie w kierunku płynów złuszczających. A skóra dojrzała postawcie może właśnie na jakieś fajne, aktywne esencje. Dajcie znać w komentarzach, czy któryś z tych produktów znacie, albo jakie kosmetyki u Was bardzo fajnie się sprawdzają. Właśnie z tej półki toniki, lotiony, płyny złuszczające. Jestem bardzo ciekawa. Może też ktoś, kto przeczyta Wasz komentarz, się zainspiruje i zrobi jakiś fajny zakup. A tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!